Witamy na wspólnym oświadczeniu przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska, przewodniczącego Polski 2050 Szymona Hołowni, prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysława Kosiniaka-Kamysza i przewodniczącego Nowej Lewicy Włodzimierza Czarzastego. Panie premierze, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Dzisiaj wspólnie z liderami partii demokratycznych potwierdziliśmy gotowość pełnej współpracy i tworzenia nowej większości w przyszłym parlamencie. To jest ważna informacja w dniu, w którym prezydent Duda rozpoczyna konsultacje z ugrupowaniami, które weszły do parlamentu w tych wyborach. Chcielibyśmy na pewno wspólnie przede wszystkim jeszcze raz zacząć ten dzisiejszy dzień od serdecznych podziękowań wszystkim wyborcom naszych partii, w ogóle wszystkim wyborcom, bo frekwencja była rzeczywiście imponująca, a także tym wszystkim, którzy zaangażowali się w czasie tych wyborów, czy to jako mężowie zaufania, obserwatorzy, także pracownicy państwowi. To był wielki, wielki wysiłek. Jeszcze raz wyrazy wdzięczności, uznania i szacunku dla wszystkich, którzy przyłożyli swój wysiłek, swoje ręce, serca do triumfu demokracji. Tak te wybory oceniamy. Chciałem bardzo podziękować przewodniczącym, prezesom partii tu dzisiaj reprezentowanych za dzisiejsze spotkanie, ale także za te trudne tygodnie i dni. Budowaliśmy współpracę opartą na partnerstwie i zaufaniu. Dla nas to jest bardzo ważne, żeby nie tylko liczyć głosy. One są oczywiście najważniejsze. To wyborca zdecydował o tym, jak będzie wyglądała Polska w najbliższych latach, ale żeby przede wszystkim szanować siebie nawzajem jako równych partnerów i tak dzisiaj również wyglądała ta rozmowa. Chciałem bardzo podziękować kolegom za tę deklarację, że tworzymy większość w parlamencie, że z tą informacją będę mógł ja dzisiaj, koledzy jutro pójść do prezydenta Dudy i uspokoić prezydenta i ułatwić mu, jak sądzę, zadanie, jeśli chodzi o kolejne kroki konstytucyjne. Jesteśmy gotowi do tworzenia rządu. Dziękuję za potwierdzenie deklaracji, że lider partii największej w tych wyborach po stronie opozycji dostanie na pewno trudną misję tworzenia rządu, ale to oczywiście zależy od prezydenta i od sytuacji po konsultacjach u pana prezydenta, ale za to zaufanie bardzo dziękuję. Potwierdziliśmy także naszą wolę przygotowania prac Sejmu i Senatu i prezydiów Sejmu i Senatu w taki sposób, aby oddawało to pełne partnerstwo i równość wszystkich podmiotów politycznych zaangażowanych w ten proces. Jestem wielkim optymistą, niezależnie od tego, jak duże emocje ciągle jeszcze nam towarzyszą i ile złych czasami informacji dobiega z obozu władzy, ale liczę tutaj na konstruktywną współpracę z prezydentem i na szybkie decyzje, bo rzeczywiście Polacy, Polki, Polacy czekają na szybkie decyzje. My jesteśmy gotowi, dzisiaj to potwierdziliśmy, w każdej chwili do roboty, bo ludzie od nas oczekują przede wszystkim ciężkiej pracy. Jeszcze raz dziękuję wszystkim państwu, dziękuję moim partnerom. I no, mam nadzieję, że najbliższe dni pokażą, że naprawdę warto było zainwestować w nas wszystkich. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy. To jest dla nas wielkie zobowiązanie. My jako Trzecia Droga, PSL, Polska 2050 szliśmy do tych wyborów z hasłem dość kłótni do przodu. Dzisiejsza nasza wspólna konferencja, wcześniejsze spotkanie i ustalenia potwierdzają to. Jesteśmy zdeterminowani do wyłonienia większości. Wspólnie wskażemy jutro i dzisiaj i jutro u pana prezydenta naszego kandydata na premiera, przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska i zapewnimy pana prezydenta, że mamy większość do wyłonienia z premiera, do powołania marszałka Sejmu i do powołania marszałka Senatu. Dla nas ta podmiotowość i partycypacja za poszczególne obszary odpowiedzialności w rządzie, ale również w parlamencie jest bardzo ważna i to sobie potwierdziliśmy. Są cztery formacje, które będą solidarnie współpracować, będą współdziałać na rzecz odrodzenia wspólnoty narodowej i pojednania. To jest dla nas misja naczelna, zbudowanie silnej, najsilniejszej pozycji Polski w Europie i na świecie, pojednanie i współpraca między nami, między Polakami, współdziałanie, szacunek dla każdego, to są te wspólne mianowniki, które nas dzisiaj bardzo mocno łączą. Łączą nas również te wspólne wyzwania programowe realizacji najlepszych założeń dla Rzeczpospolitej. Jesteśmy do tego gotowi i w Sejmie, i w Senacie, i w powołaniu rządu. Pan prezydent może być spokojny i o tym będziemy go przekonywać do tego, żeby nie zwlekał z oczekiwaniem na drugi krok. Już w pierwszym kroku może wskazać premiera z tej większości, która dzisiaj przed państwem stoi, w osobach liderów ugrupowań, a za nami jest 248 mandatów, co najmniej 248 mandatów w parlamencie, w Sejmie i bezwzględna większość w Senacie. Będziemy też zwracać się do pana prezydenta z prośbą i wnioskiem o jak najszybsze zwołanie pierwszego posiedzenia Sejmu, żeby nie trzymać w tym stanie niepewności i zawieszenia. Jesteśmy do tego gotowi. Potwierdzamy swoją chęć i współdziałania w ramach formacji demokratycznych, które wyłonią rząd, prezydia Sejmu i Senatu. Bardzo serdecznie dziękujemy tym milionom naszych rodaków, którzy oddali na nas głos, którzy zaufali, którzy pokładają ufność i nadzieję w naszej współpracy. Doświadczamy tego na każdym kroku, wszędzie gdzie się pojawiamy. Słyszymy wnioski i wołanie o to, żeby być w porozumieniu, współdziałać, jednoczyć, a nie dzielić, budować mosty porozumienia, a nie mury podziału. To dla nas w Trzeciej Drodze jest niezwykle ważne. To jest nasza misja i o to będziemy i w rządzie, i w parlamencie bardzo mocno zabiegać. Dziękuję wszystkim liderom tutaj obecnym za to współdziałanie. Szczególnie oczywiście dziękujemy tym wszystkim, którzy też przez wiele lat wspierali tą drogę do zwycięstwa i nigdy w nią nie zwątpili. Bardzo serdecznie za to dziękujemy. Myślę, że to jest nasze wspólne podziękowanie, bo to nie jest tylko moment wyboru, ale to jest 8 lat dążenia do tego, żeby nastąpiła pozytywna zmiana, żeby te pozytywne emocje wreszcie zwyciężyły i zwyciężyły. Największą zbrodnią Prawa i Sprawiedliwości, abstrahując od wszystkich przestępstw, nadużyć i innych rzeczy, które zrobili, było to, że zmarnowali 8 lat naszego życia. 8 lat życia naszych najbliższych, że cofnęli nas o te 50 lat, zamiast pchnąć nas do przodu, ku przyszłości, w której żyć będą nasze dzieci. Dlatego wszyscy dzisiaj tutaj jednym głosem apelujemy do prezydenta Dudy, żeby nie marnował ani sekundy więcej naszego czasu. Nasz czas, nie czas polityków, ale Polek i Polaków, jest bezcenny. Panie prezydencie, nie ma na co czekać. Jeżeli potrzebuje pan usłyszeć w ramach konsultacji, czy jest większość w parlamencie do utworzenia rządu, to my pana informujemy, że ona jest. Nie ma potrzeby zwlekać, kombinować, kluczyć. Trzeba po prostu jasno i wyraźnie powiedzieć: tak, naród, który wybrał pana na to stanowisko, suweren, który powierzył panu tę misję, właśnie przemówił. I mamy nadzieję, że pan ten głos z całą stanowczością, wyrażany tutaj dzisiaj w tej sali przez przedstawicieli suwerena, usłyszy. To, co dzisiaj stoi przed nami, to potężne wyzwanie. To wyzwanie, które będzie zawierało się w 2 słowach, które dla nas w Trzeciej Drodze były kluczem i podstawą naszego programu. To, co teraz ma stać się w Polsce, można opisać 2 słowami. To bezpieczna zmiana. Ta zmiana musi się dokonać, ale ona musi być bezpieczna dla wszystkich, również dla tych, którym dziś serdecznie dziękujemy, którzy wcześniej głosowali na Prawo i Sprawiedliwość, którzy nie głosowali, a zaufali i tak licznie obdarzyli nas swoją nadzieją i zaufaniem, składając ją w nasze ręce. Im obok wielkiego dziękuję chcemy powiedzieć: słyszymy wasz głos i doceniamy to zobowiązanie, które włożyliście nam na barki. Będzie zmiana, to wam gwarantujemy, ale ona będzie bezpieczna dla każdego Polaka i dla każdej Polki. To będzie taka zmiana, na jaką czekamy. Zmiana na lepsze. My doskonale wiemy, że dzisiaj trzeba iść do przodu i że w tej zmianie nie możemy stać się tacy jak oni, bo jeżeli staniemy się tacy jak oni, to skończymy tak jak oni. A my dopiero zaczynamy nasz projekt. My dzisiaj chcemy, stojąc tutaj w czwórkę, jasno powiedzieć, tak, różnimy się w bardzo wielu rzeczach, ale przygotujemy wam rząd, który będzie w stanie zbudować tę nadzieję, oprzeć ją, tę nadzieję, którą wyraziliście tak wysoką frekwencją w wyborach, o silny, o mocny fundament. Uzgodniliśmy w demokratycznej procedurze, w rozmowach, które stoczyliśmy, kandydata tej większości na premiera. Niech nikt nie ma co do tego wątpliwości. Ta większość przedstawi też, tak jak wspomniał Władysław Kosiniak-Kamysz i Donald Tusk, swoich kandydatów na marszałka Sejmu, na marszałka Senatu, na najważniejsze stanowiska w państwie. Dzisiaj to, co jest najważniejsze, to pójście zgodnie z harmonogramem, który wytycza nasza konstytucja. Pan prezydent czeka na to, aż usłyszy, czy jest w Sejmie większość do powołania premiera. Dzisiaj to od nas słyszy. Jest. I jest kandydat na premiera. Panie prezydencie, nie ma na co czekać, a przed nami ogrom pracy, którą my dziś musimy wykonać do tego, żebyście, drodzy wyborcy, nigdy nie poczuli się zawiedzeni tym głosem, który na nas oddaliście. Żebyście nigdy nie poczuli, że każda minuta, którą spędziliście w kolejkach, w długich kolejkach do punktów wyborczych, że ona została w jakikolwiek sposób zmarnowana. Jesteśmy gotowi na to, żeby ze sobą rozmawiać, zawierać kompromisy, układać się tak, jak będzie trzeba, bo wiemy, że nie o nas tu chodzi, tylko chodzi tu o was i o tę bezprecedensową gotowość do zmiany, którą polskie społeczeństwo pokazało, głosując w wyborach 15 października. Ja nie będę chyba taki miły wobec pana prezydenta i zacznę w ten sposób. Panie prezydencie, szanując instytucję i godność, jaką pan piastuje, chcę panu powiedzieć, koniec kombinowania. Jest większość w Sejmie, która wyłoni bez względu na to, jaką drogą pan pójdzie, rząd. Popieramy tę większość, stanowimy część tej większości. Tak się zdarza, że bez względu na to, i to jest paradoks dla polskiej polityki, ale dobry paradoks, ile kto ma posłów i posłanek, to wszyscy są równi. Popieramy desygnowanie pana Donalda Tuska i danie mu misji tworzenia rządu. Przed nami kilka ważnych decyzji, ale te decyzje, uważam, zostaną podjęte w sposób spokojny i rozsądny. To jest marszałek Senatu, to jest prezydium Senatu, to jest marszałek Sejmu, to są wicepremierzy, to jest wreszcie skład rządu. Ja reprezentuję siłę, która od 18 lat nie współrządziła w kraju. W związku z tym czuję, jak wielka odpowiedzialność jest na tej części, którą ja reprezentuję. Będę zawsze zabiegał, i to państwo wiecie, to też będą trudne rozmowy, ale one się odbędą z tolerancją i z rozsądkiem o prawa kobiet, o sferę usług publicznych, o państwo świeckie, o kwestie mieszkań, o kwestie młodego pokolenia i zabezpieczenia interesów młodego i starszego pokolenia. To normalne. Ale chcę powiedzieć, że te rozmowy, które prowadzimy, są naprawdę odpowiedzialne. I chciałem wam, panowie, no panowie, bo tak w takim gronie jesteśmy, bardzo za to wam serdecznie podziękować. Bo to świadczy o tym, że ani soduwa nam nie odbiła, ani głupi nie jesteśmy. Z czego się bardzo cieszę. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy bardzo. Szczęśliwej Polski już czas. Dziękujemy. Dziękujemy. Do zobaczenia.